Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. We would be alright. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. Hej, cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Crash Bandicoot Insane Trilogy. Dzisiaj w odcinku wracamy się na poziomy, na których już byliśmy, aczkolwiek nie mogliśmy zdobyć gemów za pudełka, ponieważ nie mieliśmy gemów kolorowych. I tutaj pierwszym poziomem jest Upstream, aczkolwiek z tego co widziałem, właśnie The Great Gate jest jeszcze wcześniej, aczkolwiek nie mamy żółtego gemu, który możemy zdobyć na poziomie The Lab. A kolorowe gemy będziemy zbierać sobie na live'ach, tak jak wam już mówiłem. Najbliższy live będzie w poniedziałek, także was zapraszam serdecznie. Wyczekujcie zapowiedzi na YouTubie. No. Zaczynamy sobie kolejny odcineczek Upstream. Nie pamiętam, jaki tutaj był gem. Zresztą zaraz zobaczymy, nie będę spoilerować. No. Free face tokens. No to tak, żeby odblokować bonus, trzeba mieć 3 tokeny, tak, podpowiedź. Dobra, czasóweczkę tutaj mamy na żółtą, ale to nam na razie wystarczy. Jeśli będę miał ochotę patynować, to wtedy zobaczymy. Spadaj. Auć, a chciałem ją zwirkować. I po co mi to było? Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Dobra, to sobie omijamy. Lipton. Jeszcze raz. Ja po tych czasówkach mam taki, że tak powiem, refleks, że muszę robić wszystko na szybko, że ja nie czekam. Halo? Liść taxi. Dobra, dziękuję. Pyk. Pudełko. O, dziękuję. Mamy checkpoint. Ile to jest pudełko? 36. No to szybko. Dobra, mamy życie. Znowu 99. Drugi token. I tak dobrze wam powiem, że nie trzeba przechodzić bez straty życia. Jeśli jest zwykły gem, bo to jednak jest nie mniej wygodne. Naprawdę wygodniejsze. Aha, tutaj był chyba gem... Jaki to jest gem? Pomarańczowy? Czy mi się wydaje? Pomarańczowy chyba. O, życie tu było. Fajnie. Dobrze wiedzieć. Dobra. Mamy kolejny checkpoint. Mamy roślinkę, która nas zjada. I mamy trzeci token, czyli idziemy na bonus z toną. Dobra. 10, 11. To jest prościzna, więc moi drodzy, co to jest dla nas? Zwłaszcza po refleksie wyćwiczonym od czasówek, więc no. Okej, okay, życie nam się nie przydadzą, mamy maksimum. Lecimy dalej. Więcej niż 99 mieć nie będziemy. Opa. Halo, liść. A ten się zamykał, z tego pamiętam. O, i teraz. Dobra, i musimy iść. Tu. Czy my się będziemy musieli wrócić? Czy tam będzie drugie... Nie, tam będzie drugie wyjście. Z tego co pamiętam w każdym razie. Tak, mamy dwa ostatnie pudełka. Halo, kwiatek. Znaczy listek. Dobra, udało się. Czy tu jest wyjście? Jest. Mamy drugi gem. Super. Znaczy gem. Po prostu mamy gem. Perfekt. 86%. Tak dokładnie. Także co, lecimy sobie na kolejny poziom. Nie pamiętam, na którym nie mamy. Więc wam nie powiem. Zaraz zobaczymy. Z tego, co mi się wydaje, jest to Rolling Stones? Chyba? Ale głowy nie dam. Rolling Stones. Dobra. I tutaj jestem przekonany, że tutaj był potrzebny gem niebieski, który zdobyliśmy na poziomie Toxic Waste. Jeśli nie widzieliście zapisu live'a, to zapraszam was serdecznie. Jest na playliście, którą możecie znaleźć u mnie na kanale z Crashem. Także serdecznie polecam. Jeśli nie byliście na poprzednim live'ie, czyli na drugim, też macie zapis i też zalecam, tak jak lekarz, polecam obejrzeć. Oj, działo się, działo wtedy. Dobra. Mamy trzy maski, jesteśmy niezniszczalni. Nas nie dogoniat.
pierwszy... Aha, właśnie, bo tutaj jest jeszcze poza tym ten bonus z Nitrusem. Pierwszy tak naprawdę, dobra. I tutaj już tego nie zrobię, bo tam... Chyba w tym ostatnim pudełku jest właśnie jego główka. Nie w tym, w tym. Tak, a myśmy jej wcześniej nie zabrali. No właśnie. I to był błąd. Mamy checkpoint. Halo. Dziękuję. To jest token drugi z toną. Dobra. Pyk. Pyk. A już myślałem, że oberwę. Tu jest pudełko, także je sobie zbierzemy. Mam kolejne życie, które nam się nie przyda. Uff, już myślałem, że spadnę. Dobra, i mamy... O, no, nie nacieszyliśmy się tymi maskami. Lecimy na bonus. Okej. Halo. 4, 5, 6, 7. Da się tak. A chciałem spróbować, czy to wycofali z Ringmasteru, czy nie. Nie biorę życia, jest nam niepotrzebne totalnie. Dobra, 21 na 21. Nara. Wracamy z powrotem na poziom. Ile mamy pudełek? 59. O, i jest niebieski gem. Na pewno niebieska platforma. Dobra. I tutaj jest główka tylko Texa. Tak, dokładnie. Dobra. I tutaj pewnie się zastanowicie, czy działa to, jakbyśmy po prostu tutaj spadli. Nie, stracimy wtedy życie. I mamy bonus z Nitrusem, na którym jeszcze tak naprawdę nie byliśmy, więc was zapraszam. 17, okej. O. Pamiętam, że Wojtek na nim był, jak oglądałem jego perspektywę, znaczy jego perspektywę, jego gameplay. I tłumaczyłem mu, jak on ma to zrobić. 17. No i pięknie. Wracamy z powrotem, Nitrus. W ogóle Nitrus żeśmy już pokonali, więc... What are you doing here? Halo, halo, platforma. Ile mamy? Będzie. Jest. Mamy gem. Także wracamy sobie na wyspę. 87%. Pięknie. Dobra. Lecimy dalej, moi drodzy. Nie pamiętam, czy na poziom następny, czyli Nature Fortress, nie był potrzebny czerwony gem ze Slippery Climb, z którym tak długo się męczyłem. Także myślę, że ten poziom sobie również ominiemy i zobaczymy, co jest dalej. Nature Fortress, tak. I tutaj jest potrzebny czerwony. Up the creek. Up the creek, up the creek. Jaki tutaj był potrzebny? Wejdziemy. Nie pamiętam. Nie wiem, czy mamy. Mogłem się tylko coś sprawdzić. Czekajcie. I tutaj jest gem potrzebny. Jest chyba żaden niepotrzebny nawet. To myśmy po prostu zlamili i nie zdobyliśmy wszystkich pudełek, ale nie wiem, jakim cudem. Zresztą zobaczymy za chwilę. Dobra. Liście, szybko. Przez te czasówki mam tak po prostu tak się... Wydaje mi się, że wolno gram. Ja chcę grać spokojnie. No ale no cóż. Nic nie poradzimy. Czasówki przejść trzeba, bo chcemy wymaksować przecież tę grę. Dobra, na kwiatek, z kwiatka na kwiatek, z kwiatka na kwiatek. Pierwszy token. Wypadł. Mamy pierwszy checkpoint. I oby nie ostatni. Kwiatek. Listek i pień. Pudełko. Jump. Tum, 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 tum. Listek. Całkiem dobrze nam idzie. Mamy dopiero... Tak naprawdę... Ile mamy tego odcinka? Tutaj nie zejdę, bo tam nic nie ma. Nie dam się tak. Dobra. Dziękuję.
Dobra, okidoki. Dobra, super. I tutaj mamy bonus. Tak, tak. Dobra, mamy 3 tokeny. Wpadamy na bonus. Zbieramy to, co tam jest i wracamy z powrotem. Tarum, tarum, tam, tam. Tarum, tarum, tam, tam. Jop, jop. Dobra, udało się. Nie! Dobra. O, ledwo. Dobra, skilla wyćwiczyłem. Ewidentnie. Nie da się ukryć. Dobra. Ta, 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 ta. 7, 8. No pięknie, no moi drodzy. A, życie nie wziąłem, ale i tak nam się nie przyda. Dobra, lecimy dalej. Jestem pod wrażeniem. Mhm. I 3 pudełka nam zostały do wzięcia. Halo, kwiatek. Halo, kwiatek. Halo, liśtek. I znowu 2 pudełka. A? Zróbmy sobie to jeszcze raz. Wiecie? One more time. No to jest dziwne. Może te 2 pudełka faktycznie są tam na dole. Ale, nie pamiętam, żeby tam były. Zobaczymy zaraz. Dobra. Tum, 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 tum. Aku, 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 guga, guga, gu. Dobra, one more time. Bo gemu nie potrzebuję tutaj żadnego, bo nie widziałem. Byłby ślad taki, wiecie, zasiadkowany, jeśli byłby potrzebny. Failing a balls, no tak, wiem, że nie kosztuje nas to żadnych żyć. Ale co tam. Nie potrzebujemy żyć, jesteśmy na to za dobrzy. Zanim na początku nic nie masz, nie, chyba nie. Aż mi korci sprawdzić trochę, wiecie. Mi się wydaje, że jednak tam na dole, tylko jak się stamtąd wraca, coś mi to powie. Bo może faktycznie tam na dole, ale... Teraz mam zagwozdkę, naprawdę. Dobra, znowu mamy token. Spadł małpa. Znowu mamy checkpoint. Znowu kwiatek. I znowu liście. I znowu pień. Dobra. Hop, 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 hop. Dobra, i znowu na listek. Tum, 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 tum. W ogóle mam nadzieję, że się cieszycie, bo już niedługo zaczynamy Crasha 2, który jest o wiele przyjemniejszy niż 1. Także mam nadzieję, że wam się spodoba. Prawdopodobnie zaczniemy go sobie jakoś już w środę, myślę, wiecie? I czekaj, czekajcie. Nie, tam jest tylko życie. Tam nie ma pudełek. To nie wiem, gdzie one są. W takim bądź razie. Chyba, że czekajcie. A, tu jest włącznik. Dobra. Dokładnie. No. Dziękuję. Nie zauważyłem, że tam były siatki. W takim razie. A, sprytne. Sprytne, sprytne. Twórcy nas zrobili w bambuko, że tak powiem. Halo? Rybka? I znowu bonus. Zjadło mnie! Buuu! Muszę się wracać po te pudełka jeszcze. A, one będą tutaj, dobra, okej. Okay. Spadaj. Ale ich tam na dole nie ma, widzicie tego? A, ich tam nie ma nawet tej siatki. Że one tam powinny być. A, okej. Okay. Nie czuję się winny w takim razie. O, wróciły listki. Halla. Na dół. I wracamy na górę. No i supi. Dlatego tam jest życie. Okej, okay, bo można wziąć sobie po prostu dodatkowe życie. To jest fajne. Fajne, że coś takiego było. Nie pamiętałem tego w oryginale. Znaczy, pamiętać na pewno pamiętałem. Miałem 100%, więc no. Dziękuję. Mamy token. Mamy bonus.
Znowu ten przeuroczy, przemiły, przesympatyczny bonus. Halo? Dziękuję. To jest jeszcze w miarę proste, tego nie lubię, bo tu jest ta skrzynka z tym, o. A na niej się trzeba długo męczyć, a tego nie lubię. Zobacz, jak mamy dużo żyć. Dobra. I wracamy z powrotem. Czyli teraz zostały nam chyba tylko dwa pudełka do zebrania jeszcze, tak? Z tego, co mi się wydaje. Nie, jedno. Okej. I to już powinien być koniec zaraz, tak? O, jest gem. No i pięknie, pięknie. Dobra. Mamy kolejny gem, mamy kolejny procent. Kolejny procent ku ukończeniu gry. Dobra. Mamy 16 gemów, 88% i mamy 15 minut odcinka, także zobaczymy, jaki jest następny poziom. Bo nie wiem, czy mamy na pewno gem kolorowy, żeby się dostać do pudełek, których wcześniej zebrać nie mogliśmy. The Lost City, tutaj mamy gem, Temple Ruins też, Road to Nowhere. Wiecie, że wam powiem, że nie wiem, czy mamy. Poczekajcie sekundę. Nie chcę też marnować czasu na odcinku, żeby... Także ja na szybko sprawdzę. Tak wyskakuje mi piosenka. Dobra. Dobra. Czy potrzebujemy coś? Gem. Tak, potrzebujemy gem ze Slippery Climb, także tego też nie zrobimy. Tutaj pamiętam, potrzebujemy fioletowy z Lights Out. Zobaczymy tutaj, czy to jakoś potrzebujemy. Heavy Machinery, tu mamy Cortex Power. Jaki tutaj był potrzebny? Chyba niebieski, ale nie chcę wam skłamać. Czekajcie. Niebieski tak na 90% mówię, wiecie? Sprawdzę. Tak, blugem. Lecimy. Myślę, że to nie zajmie na długo, ten poziom nie jest taki długi, więc... No. Tak, blugem. Kurczę, przecież no tak, przecież to są podpowiedzi, ewentualnie możemy wyjść. A, zapomniałem. Dobra. To jednak jest dobre, fajne są te podpowiedzi, podoba mi się. Dobra, okej. Lecimy. Wypad. Tutaj prądy. Prądy. No. Ja tutaj przypominam, że do żółtych rur się dotykać nie możemy pod żadnym pozorem. A do niebieskich możemy, pomimo, że nie możemy do tych. Tutaj coś jest? Czy jesteś tylko ty, dziadu? Nie, to... to jest coś takiego. Ale to ja się wrócę, bo tam po tamtej stronie są pudełka. Nie lubię czegoś takiego. Marnotrawstwo czasu, ale dobra. Przynajmniej wiemy, co tam było. Okidoki, okidoki, okidoki. Poraziło mnie na szczęście. I mamy checkpoint. I mamy już 9 na 42 pudełka. I teraz pójdziemy sobie w tą stronę. Bo a nie, moment. Tutaj przecież jest ślepa uliczka z pudełkami. Wypad. Łączyliśmy sobie kolejne pudełka. Tam na górze nic nie ma. Życia nie potrzebuję, ale wezmę dla swojego własnego samopoczucia, że wziąłem. Dobra. Mamy dwie maski, więc powinno nam pójść dobrze. I tu jest to zwidlenie, na które musimy się chyba wrócić. Musimy się wrócić ogólnie. Dobra. Czy tutaj wcześniej są jakieś pudełka? Ja sobie pozwolę zajrzeć. Nie, tu już byliśmy. I tutaj gem jeździ, jest niebieski. Halogen? Zabrzmiał jak halogen. Aha. Wybitnie. Nie potrzebujemy tych trzech masek tutaj. Jak się utopimy, to się utopimy.
Mhm. No właśnie. Ech, dobra, jeszcze raz. Jedna maska nam w zupełności wystarczy. To nie działa tak jak na pierwszym poziomie niestety. Tam było TNT, które wybuchło nam wszystko w jednym momencie. Ach, trafił mnie. Dobra, idziemy sobie stąd. Nie ma życia. Więc po co? No, słychać było jak wybuchły. Okej, ale martwi mnie to, bo nie mamy żadnej maski teraz. Ale dzięki. Tam się wracać nie musimy. Bo tam nic nie było. A, tu jest maska. No to super. Okej. Aj. Za wcześnie wyskoczyłem. Strasznie daleko jest ten checkpoint. Niby możemy wziąć tamten. Tamten, który mijamy zawsze jak cofamy się w rozwidleniu. Ale... Nie. On nam się przyda, jak zbierzemy już tamte pudełka ze ścieżki gemem. No. Okidoki. Nie, zostawimy go sobie. Wrócimy się normalnie. Później, jak tutaj będziemy iść... Up. To tutaj go sobie weźmiemy. Halo, gem. Uff, minimalnie. Mamy dwie maski, co mnie trochę... Znaczy trochę, co mnie cieszy. Okej. Okay. Halo prądy. Halo prądy. I teraz tak, ja sobie potem przejdę. Odpalę sobie tylko to ostatnie TNT. Co tutaj jest, jeśli mogę zapytać? Takiego fajnego. Aha, tu już wracamy. Dobra, okej. Okay. Czyli, aha, czyli tak się musimy tutaj wrócić teraz do tyłu. Wypad. Auć, dotknąłem się. A mam jeszcze jedną maskę na szczęście. Dobra. Ojej! Ojej. Czy ja mogę poprosić o checkpoint? Będę wdzięczny. Czyli jednak, ten checkpoint trzeba wziąć. Chciałem być sprytny. Chciałem się zabezpieczyć, jak tokolwiek to brzmi. Bo dzisiaj, wiadomo, podteksty i tak dalej. Dobra. Włączamy sobie te pudełka, prawdopodobnie tam, gdzie jest gem. Ojeju. Myślałem, że ta plansza nam szybciej pójdzie. No to wszystko przez moje lamerstwo. Dobra, i teraz się wracamy. Mamy tutaj pudełeczko, tutaj mamy to. I tutaj mamy gem. Halo, come on. Platforma? Dziękuję. Pudełko. Z aku-aku. Jak to woli, z ugą-gugą. Dobra, tu sobie zaraz odpalimy. Odpalaj. Dziękuję. Lecimy. Pyk. Myślę, że ta plansza na czasówkę nie będzie trudna, wiecie? Okej, okay, mamy 26 na 42. Jeszcze bonus chyba będzie. Nie. O, już myślałem, że tak bardzo zrąbaliśmy. Dobra. Halo, halo, wait a minute. Brakuje nam dwóch. Gdzie niby? A, excuse me. Jeszcze raz. One nie były jak to... Nie, nie było ich tam jak się wracaliśmy. Auć. Gdzie one mogą być? Tak byśmy się wrócili. Tutaj coś jest? Nie, ale to... To jest sam początek, chyba że na samym początku się włączyły gdzieś. To byłoby śmieszne już. Aż tak nie pamiętam. No i się sparzyłem. Nie, nie wracamy się tu. To by było unbelievable, tak totalnie.
Ostaś, masz maskę. Tak bardzo dla miłe. Dobra. Hop. Hop. Mi się wydaje... Zostawić? Nie zostawiłem ich chyba na początku, mam nadzieję. Chyba, że gdzieś były. Będziecie mieli znowu dłuższy odcinek. Nie no, musiały być na początku. Nie ma innej opcji, musiały być gdzieś na początku. Jesus Christ. Dobra. Ledwo wisieliśmy w powietrzu, już widzieliście to. A tutaj? Myśmy się tutaj wrócili. Tutaj nie było, nie? Straciliśmy maskę. Lipton. Nie, tutaj nie ma. Dobra, tutaj było to. Chyba, że tutaj do góry może coś. Coś? Nie, Lipton. No tutaj nie ma więcej pudełek, a tu już jest koniec. Więc... Tutaj na górze nad czymś nie ma? Nad którymś? Tu? Nie ma. Dobra, przechodzimy sobie jeszcze raz w takim razie. Będzie dłuższy odcinek, mam nadzieję, że mnie za to nie zabijecie. Będzie mi jest 2 boxes. Nie lubię czegoś takiego. Nie lubię bardzo. Moja wina. Gdzieś ominąłem. Jeszcze raz. W sumie korci mnie, żeby czasówki przechodzić. Tak mnie po prostu ciągnie do tego, bo się wkręciłem w te czasówki. Jedynym poziomem, chyba który sobie zostawię na sam koniec, to będzie Slippery Climb. To będzie chyba poziom, który sobie zostawię na koniec, jeśli chodzi o czasówkę. No, ogiem to może nie. Trójkąt. Ja na początku gdzieś nie ma pudełek. Nie, nie ma tutaj nic. Nie, chyba że tutaj jednak są. W tą stronę jak pójdziemy. Byłoby trochę to idiotyczne, ale dobra. Spróbujmy. Pójdźmy tędy. Tu jest życie. Nie, no tu już jest gem. Czekajcie, wrócimy się w miarę możliwości. Jak nas zabije, to nas zabije. Trudno. Nic się aż takiego nie stanie. Dobra. To jest dopiero początek poziomu, więc... No, nie zabiło nas. 3x42. Tak będę się teraz... Aha. 95. Odliczanie. Do zera. O Jezu. Lecim na Szczecin. Dobra, nie sparzyliśmy się tym razem. Tu mamy checkpoint i mamy 9 pudełek, czyli tak jak wcześniej. Gdzieś tu są ukryte pudełka. I jeśli faktycznie trzeba się wrócić na początek po tym włączniku, to to jest bardzo mało zabawne. Ja wam powiem, że to jest bardzo, ale to bardzo prawdopodobne. Dobra, to się wrócimy. Z jedną maską. Zawsze to coś. To jest trzecia wyspa, to jest wszystko możliwe, to już jest hardcore. Halo? Dziękuję. Tu jeszcze jest żółty. Nie ma tu ich. Jaki Lipton? Gdzie są te dwa pudełka? Czy jestem ślepy?
Halo? Chyba, że tutaj może teraz się jakoś tutaj, nie wiem, coś tutaj objawiło. No czekajcie, z ciekawości zobaczymy. Dobra. Bo może, czemu nie? O, słyszałem jakieś takie plup, jakby się pudełka robiły. Czekajcie, się tu wrócę, bo nie pamiętam. Nie, tutaj chyba pudełek nie było. Weźmy sobie checkpoint z 17. Jest to bardzo, ale to bardzo dziwne. Że tych dwóch pudełek tutaj nie ma. I nie wiem, gdzie one są. Zgaduję, że pewnie one są tak bardzo widoczne, a ja ich po prostu nie zauważam pewnie. Jestem ciekaw, czy tutaj... Wszystkie chyba wybuchły, prawda? Chyba wszystkie. Bo to też może być tak, że... No ale tam było... Było TNT co drugą skrzynkę, więc to... Byłoby unbelievable, gdyby to się tak nie niszczyło. Halogem. Dobra. Czy coś wcześniej może? Spróbujmy się tu wrócić. O, no. Dziękuję bardzo. Znalezione, nie kradzione. O, Jesus Christ, naprawdę. Dobra, zrobimy to klasycznie. Tak. No i się udało. Mój błąd. Nie pomyślałem, żeby się tam wrócić, bo wcześniej jak się wracałem, to nic tam to nie przyniosło. Musiałem zapomnieć o tych dwóch pudełkach. Dobra, anyway. Mamy gem, mamy 17 na 26 chyba, tak mi się wydaje. 89%, także co? 32 minuty odcinka, zabijecie mnie za taki długi odcinek. Dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że on się wam podobał. Nie zapomnijcie o łapce w górę, o komentarzu, o kliknięciu w dzwonek. Klikajcie w dzwonek, bo wtedy będziecie na bieżąco i będziecie wiedzieć wszystko, co się dzieje i będziecie informowani o live'ie i nie tylko o materiałach wszystkich. Także co, jeszcze subskrybujcie, pamiętajcie i co, trzymajcie się, do jutra, pa pa!